Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Witam Państwa. Moim gościem jest dziś Roman Meller, instruktor nauki jazdy, zawodowy kierowca. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Romanie, punktem wyjścia do naszej rozmowy jest wypadek, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Bydgoszczy. Jadąca na sygnale karetka zderzyła się z samochodem osobowym. Nasi widzowie mogą to w tej chwili zobaczyć na swoich telewizorach. No, sytuacja zdarzająca się raz na jakiś czas, dlatego też porozmawiajmy dziś o tym, co może kierowca takiego pojazdu, czego nie może i co powinni robić inni użytkownicy dróg, kiedy widzą pojazd uprzywilejowany. W tej sytuacji kto ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie? Tu, panie redaktorze, trudno powiedzieć, ponieważ dochodzenie wykaże, który z kierowców zawinił, który ewentualnie popełnił błąd, czy który doprowadził do wypadku, czy też do kolizji, bo to dosyć rozbieżne są opinie w tym względzie. Wielu kierowców uważa, że pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo na każdym skrzyżowaniu. Tak oczywiście nie jest, bo kierowca prowadząc pojazd uprzywilejowany również jest zmuszony do zachowania szczególnej ostrożności i także do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kierowca, który widząc czy słysząc pojazd uprzywilejowany, który domaga się wręcz szybkiego wjazdu na skrzyżowanie czy przejechanie, powinien mu umożliwić przejazd. Umożliwić, czyli ewentualnie ustąpić, wjechać na chodnik, wjechać na trawnik, czy na drogę dla rowerzystów, czy nawet się zatrzymać. W tej sytuacji tak nie było. W tej sytuacji tak nie było. Zresztą widzieliśmy, że pojazdy stojące na lewym pasie, tam były cztery pojazdy, one się zatrzymały mimo zielonego światła. Pojazd jadący na pasie drugim od lewej strony się nie zatrzymał. Jego hamowanie się rozpoczęło wtedy, kiedy zobaczył już przed sobą bok tej karetki. Z pana doświadczenia, z czego to mogło wynikać? Z wielu przyczyn. Z wielu przyczyn. Po pierwsze, nawet gdyby pojazdy jechały troszeczkę wolniej, czyli ten jadący dosyć szybko, nagrywanie mieliśmy z sąsiedniego pasa pokazane, co prawda o tym też trzeba powiedzieć, że nagrywający no, trochę złe świadectwo o sobie wystawił, ponieważ widoczność również była ograniczona, bo na szybie jednak był lód, a nie powinny tam być. Powinna być szyba czysta, tym bardziej, że godzina 19, więc widoczność nie za mocna. Rzecz w tym, że każdy z kierujących powinien zachować szczególną ostrożność. W tym momencie winę za ten wypadek, niestety, przy zielonym świetle dla jadącego z kierunku przeciwnego, no, ponosi kierowca karetki. No tutaj policja uznała, że kierowca Passata też powinien ponieść konsekwencje. Został ukarany 500-złotowym mandatem i 5 punktami karnymi za nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu. No więc tutaj jest kwestia już szczegółów. Czy nieustąpienie pierwszeństwa, czy tylko niezachowanie szczególnej ostrożności. Powiem, to są elementy, które w zależności od tego, jak długo będzie trwał proces leczenia. Bo jeżeli poszkodowani, czyli kierowca i sanitariusz w tym przypadku, będą przebywali w szpitalu, czy będą korzystali z zwolnienia lekarskiego dłużej niż 7 dni, wówczas do dochodzenia wykaże dopiero przeprowadzane przez Wydział Ruchu Drogowego, pewnie Komendy Miejskiej w Bydgoszczy. Natomiast cały czas jest problem w tym, jak się zachowywał wcześniej, 200-300 metrów przed dojechaniem do skrzyżowania kierowca tego Passata. Co robił? Czy widział, czy słyszał, czy w ogóle wiedział, co się dzieje? Bardzo często młodzi kierowcy, szczególnie niedoświadczeni, korzystają ze słuchawek. Słuchawek, którymi no, odtwarzają czy odbierają muzykę i wtedy efekt jest niestety piorunujący, bowiem nie słyszą niczego. A przy takiej sytuacji, jak mieliśmy tutaj, czyli przy ograniczonej widoczności, kiedy samochody stojące na lewym pasie też w jakiś sposób zasłaniają to, co się po lewej stronie dzieje, no dźwięk w jakiś sposób mógłby tę sytuację uratować. Oczywiście podstawową zasadą w zakresie przygotowania do jazdy to jest ustawienie siedzenia, oparcia, zagłówka, lusterek, zapięcia pasów, sprawdzenia, czy działają światła, włączenia świateł, dopiero ruszamy. I potem jeszcze należy uchylić lekko szybę. Dlatego, żeby widzimy, jak często jeżdżą, podróżują ludzie z zaparowanymi szybami od środka. Nie wiemy, co z tym zrobić, jak sobie poradzić, ale starczyło uchylić, włączyć klimatyzację, to wówczas nie byłoby tego problemu z tym zaparowaniem. A to, co najważniejsze, słyszałby karetkę, czy samochód straży pożarnej, czy policyjny, czy jakiś inny, mając uchyloną szybę. Jeżeli jeszcze głośno słucha muzyki i nie daj Boże ma słuchawki na uszach, to on nie słyszy niczego.
W tego typu sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z pojazdami, które korzystają z przywilejów, poruszając się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, czy prawo określa to w sposób jednoznaczny? Czy tutaj sytuacja jest zawsze jasna? Czy tak jak mamy do czynienia w tym konkretnym przypadku, można mieć wątpliwości, czy tutaj wszyscy zachowaliśmy się w sposób prawidłowy? Najczęściej jest tak, że policjant, który sprawdza przyczynę i cały przebieg wypadku w tej sytuacji, no, musi określić, kto jest winien. Ponieważ tutaj w tej chwili dowiedziałem się, że doszło do tego, że kierowca Passata został ukarany, czyli prawdopodobnie będzie to określona współwina i wówczas będzie pewnie dalej to dochodzenie przeprowadzane. Natomiast jeśli chodzi o kierowcę, to jego obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, mimo że ma zielone światło. Należy, on wie dobrze, że skrzyżowanie, że może się wydarzyć coś nieprzewidzianego. Poza tym ograniczoną widoczność miał z lewej i kierowca, prowadząc pojazd uprzywilejowany, również jest zmuszony po włączeniu sygnałów do włączenia, do zachowania szczególnej ostrożności. Tutaj element prędkości działa dużą rolę, bo prędkość takiej karetki dochodzi do 120-130 chwilami na godzinę, bo to są ludzie, którzy się poświęcili temu, żeby ratować ludzkie życie. No to porozmawiajmy przez chwilę właśnie o kierowcy karetki, czy w ogóle pojazdów uprzywilejowanych. Co oni mogą takiego, czego nie mogą normalni kierowcy? Kierowcy, żeby uzyskać zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, muszą przechodzić specjalne kursy. Tymi kursami zajmują się ośrodki doskonalenia techniki jazdy. My tu mamy w naszym regionie dwa takie ośrodki. Jeden to jest Toruńska Akademia Jazdy, a drugi ośrodek to jest przy Polskim Związku Motorowym na ulicy Fordońskiej 116. Tam są ośrodki, które zajmują się takimi szkoleniami. Są specjalnie szkoleni do tego, żeby móc poruszać się w takich nadzwyczajnych sytuacjach? Oczywiście, są specjalnie szkoleni i to szkolenie odbywa się w warunkach specjalnych, czyli na płytach poślizgowych, gdzie wykonuje się zadania od początku do końca w jakiejś hierarchii uporządkowanej. Mianowicie rozpoczyna się od przejazdu przez slalom, oczywiście z różnymi prędkościami. Mierzony jest czas przejazdu. Chodzi o sprawność, chodzi o to, żeby kierowca zapoznał się z zachowaniem pojazdu w warunkach, które już normalnym uczestnikom zabraniają niestety jazdy, bowiem to jest dla specjalistów wysokiej klasy szkolenie i najlepsi kierowcy są tylko szkoleni, dlatego żeby pokazać im, co się dzieje wtedy, kiedy już się przyczepność traci, kiedy samochód już jest trudny w prowadzeniu i kiedy praktycznie już za chwilę będzie to potencjalna kupa złomu lecąca bokiem. O to chodzi, żeby ci kierowcy w tej sytuacji również sobie poradzili. No jeżeli przyjmuje uderzenie centralnie w środek samochodu przy takiej prędkości, to wiadomo, że i tak dobrze, że on się nie przewrócił, bowiem widać było, że jeszcze się bronił przed tym, żeby samochód był bardzo wywrotny przy tej prędkości, niestety uderzając w szyny w normalnych warunkach, zgodnie z prawami fizyki, się powinien przewrócić. Musimy zaznaczyć, że żeby taki kierowca mógł korzystać ze specjalnych przywilejów na drodze, to nie wystarczy, że jedzie karetką na przykład, czy radiowozem. Musi spełnić dodatkowe warunki, bo muszą być chociażby włączone światła, czy sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy i sygnał także dotyczący już światła u góry, czyli światła niebieskiego. Napisane jest wyraźnie, ja zacytuję, pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadące z włączonymi światłami mijania lub światłami drogowymi. Tak mówi kodeks, ściśle określając przejazd tego samochodu. Czyli wszystkie te warunki muszą zostać spełnione, żeby kierowca mógł jechać pojazdem uprzywilejowanym. Oczywiście, bardzo to jest tak, że on wówczas może łamać przepisy drogowe, ale w sytuacji, kiedy coś się stanie, tak jak tutaj, kiedy dochodzi do wypadku, może również ponieść konsekwencje tego. Warto jednak zaznaczyć, napisano dalej w komentarzu, że kierujący takim pojazdem nie jest zwolniony ze stosowania się do sygnałów dawanych przez kierującego. Czyli może w tej sytuacji oprócz tego, co wyda mu kierujący, czyli poleceń kierującego, nie stosować się do pozostałych przepisów dotyczących powiedzmy jazdy przy prawej krawędzi, dotyczących przestrzegania prędkości, umiejący także poradzić sobie w sytuacji, gdzie bardzo trudno w okolicach, szczególnie szpitali, jest się znaleźć, gdzie nagle ktoś wjeżdża bezmyślnie, mając oczywiście pierwszeństwo, mając zielone światło, ale ten człowiek ratuje ludzkie życie i często jest tak, że tuż przed wjazdem do szpitala, no ja byłem sam świadkiem takiego wypadku, gdzie wypadł chory, przewożony, transportowany razem z noszami, niestety miał chłop 3 minuty życia i na odległości 400 metrów do szpitala niestety skończył.
To jak zatem powinni zachować się kierowcy innych pojazdów, widząc karetkę, czy radiowóz, czy straż pożarną jadącą na sygnale? Zachować szczególną ostrożność. Urzędowo, kodeksowo nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności i umożliwić przejazd. Ustąpić miejsca na drodze. Zjechać się na bok? Zjechać na bok, czy nawet wjechać na chodnik. To jest tutaj nawet na trawnik, to się nic nie stanie. Tu wówczas zachowanie tego, który ustępuje, jest uzasadnione. I na pewno nikt nie będzie wobec niego żadnych konsekwencji wyciągał. Mało tego, powinniśmy wszyscy z prostej przyczyny ustępować. Przecież my, panie redaktorze, prawdę mówiąc, nie wiemy, kogo on wiezie. Może wiezie kogoś z naszej rodziny. Więc powinniśmy być rozważni, rozsądni, żeby nie musieli nas wieść tak, jak tam właśnie było wczoraj. Czy raczej oni jechali chyba do zdarzenia. Potrafią się zachować w odpowiedni sposób? Z pana doświadczenia kierowcy, którzy jeździ. Nie wszyscy. Większość kierowców wie, o co chodzi. Nie potrafią. Panikują na drodze? Często tak. Ale w tej panice często zachowują się może przypadkowo także w sposób poprawny. Dlatego, że ktoś inny to zrobił. Czyli naśladują inni. Jedziemy poprawnie i nagle się okazuje, że ten przed nami się zatrzymuje, ten przed nim też, więc my też na wszelki wypadek się zatrzymujemy. I całe szczęście, bo ja akurat w takiej sytuacji się znalazłem na szosie lubickiej w Toruniu przy skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, gdzie wszyscy zjeżdżali nagle bez żadnego powodu na prawe pobocze i się okazało, że środkiem bardzo szybko przejechał samochód uprzywilejowany. Nie była to karetka, ale bardzo szybko przejechał. I o to chodzi właśnie. Podobne zachowania widać już na autostradzie. Już powoli zaczynamy zachowywać się poprawnie, kiedy nagle po kolizji następuje natychmiast zgłoszenie, karetki dojeżdżają i ludzie zostawiają, często jeszcze nie bardzo wiedzą, czy prawą stronę tej autostrady, czy lewą. Jeszcze nie, ale zostawiają i chwała im za to. Młodzi kierowcy, czy przyszli kierowcy są szkoleni pod tym kątem również we właściwy sposób? Jeszcze nie, ponieważ takie szkolenia miały być rozpoczęte w tym roku. W tej chwili została ta decyzja przesunięta na rok 2018. To jest tak zwane szkolenie o ryzyku. Tu w Toruńskiej Akademii Jazdy mamy tam cały system przygotowany już według systemu szwedzkiego. Jest przygotowany także z elementami dotyczącymi, co się dzieje z człowiekiem, który nie zapnie pasów. Ale wracając do tego szkolenia, to jeżeli to wejdzie, bo wówczas będzie dotyczyło kierowców wszystkich, którzy od 4 do 8 miesiąca od chwili pierwszego egzaminu na prawo jazdy, czyli po otrzymaniu pierwszego prawa jazdy, będą musieli takie szkolenie przejść. I wówczas wyeliminuje się, mam nadzieję, tą grupę między 18 a 24 lata, która nam niestety powoduje, że OC płacimy wszyscy większe. I takich sytuacji może nie będzie. Dziękuję bardzo. Roman Meller, instruktor nauki jazdy, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję. Do zobaczenia.